Witaj kochana, witam Ciebie bardzo serdecznie. Jesteś na kanale Love Essentia Madi. Madi, to ja jestem Love i Life Somatic Coachem. Zajmuję się obszarem żeńskiej energii, męskiej energii, relacjami romantycznymi, a także ucieleśnieniem dla kobiet. W tym nagraniu powiem Tobie, kiedy poznać, że mężczyzna spotyka tą jedyną. Ewentualnie będziesz mogła sobie odpowiedzieć też, czy Ty jesteś tą jedyną w oczach mężczyzny, z którą się spotykasz, z którym randkujesz, być może nawet mężczyzny, z którym ty już jesteś w relacji. Pierwsza rzecz, o której chciałam Tobie powiedzieć, która jest bardzo ważna w zrozumieniu tego, czy masz do czynienia z takim prawdziwym połączeniem z mężczyzną, czy bardziej czymś okazjonalnym, takim sytuacyjnym tylko, czy to jest rzeczywiście coś poważnego, to zaobserwowanie, czy mężczyzna chce być lepszym człowiekiem, spotykając Ciebie. Bardzo często jest tak, że kiedy mamy do czynienia naprawdę z takim dobrym matchem, kiedy spotykamy drugą osobę i widzimy w tej osobie partnera, partnerkę, to jednocześnie uruchamiają się w nas takie ogromne siły i ogromne pragnienie, by siebie polepszyć. Jak to może wyglądać w praktyce, kochana? Od razu Ci mówię, że może to oznaczać to, że mężczyzna na przykład podejmie decyzję, żeby się odchudzać, żeby pójść na siłownię, żeby zbudować muskulaturę. On chce być jeszcze silniejszy, jeszcze atrakcyjniejszy przy kobiecie, którą on ceni, która jest dla niego wartościowa. Zwłaszcza jeżeli ta kobieta na przykład ma dobre nawyki, to ten mężczyzna też chce na przykład polepszyć swoją dietę, zacząć zdrowo się odżywiać. Być może podejmuje decyzję o tym, żeby nauczyć się języka angielskiego albo awansować w swojej pracy, postarać się o nowe kompetencje, tak? Być może zechce zmienić samochód, być może zechce przymalować swoje mieszkanie, uporządkować pewne rzeczy. Więc to jest ogromny taki, bardzo często praktyczny aspekt zachowania mężczyzny, który pokazuje, że on spotyka tą jedyną. Mężczyzna, który spotyka tą jedyną, najczęściej ulega takiej żeńskiej energii tej kobiety i on jest oczarowany właśnie jej wdziękiem, jej pięknem, jej właśnie żeńską energią i on chce być jej godny. Ale to nie tylko tak, że to wszystko robi dla tej kobiety, również dla siebie. On czuje wtedy motyle w brzuchu. Tak naprawdę, kiedy jesteśmy zakochani, kiedy mamy poczucie, że naprawdę trafiliśmy na kogoś wyjątkowego, to uruchamia się w nas ogromna, ogromna życiowa siła. Więc ta siła, ta moc powoduje właśnie ruch w wielu, wielu obszarach życia mężczyzny. Słyszałam taką historię, że mężczyzna, kiedy poznał wspaniałą kobietę, a wiem, że jest to wspaniała kobieta, bo znam ją osobiście i się przyjaźnimy, to polepszył swoje relacje z rodziną, swoje relacje z dorosłymi już synami czy synem, nie pamiętam. Pokazuję Tobie taki jeden przykład naprawdę autentycznej zmiany, kiedy mężczyzna zakochany w kobiecie naprawdę odżywa. Odżywa w sensie dosłownym. Zaczyna wychodzić gdzieś tam z takiej życiowej ciemnicy i zaczyna chcieć mu się robić różne rzeczy. Jest gotowy również na wiele zmian. Po tym poznać, że mężczyzna spotyka tą jedyną. Druga rzecz, która świadczy o tym, że mężczyzna jest poważnie, poważnie zainteresowany kobietą i traktuje ją super poważnie, to wówczas, kiedy traci w sposób naturalny zainteresowanie innymi kobietami. Te kobiety, jeżeli on jest atrakcyjny albo bywa w miejscach, gdzie są inne kobiety, nadal mogą do niego pisać, nadal mogą robić do niego maślane oczy, mogą mu nawet coś oferować, tak? Czy proponować, czy zapraszać. Natomiast ten mężczyzna nie jest tym zainteresowany, tak? Czyli z jego strony nie wychodzi żadna aktywność mająca na celu podtrzymywanie jakiejś znajomości, nie wiem, właśnie trzymanie w bliskości jakiejkolwiek kobiety, bo mężczyzna, który naprawdę spotyka tą jedyną, on jest bardzo ukierunkowany na tę jedną kobietę. On czuje całą sobą, że on chce być przede wszystkim tylko i wyłącznie z tą kobietą i ten kontakt też z tą kobietą przynosi mi też ogromną przyjemność, tak? I tu znowu powierzę się takim naprawdę autentycznym romantic case study. Mianowicie miałam klientkę, która związała się z mężczyzną. Powiedzieli sobie, że są dla siebie w parze na wyłączność, po miesiącu czasu. I wyobraźcie sobie, że ta trudność polegała na tym, że ta wyłączność to bardziej była egzekwowana z jej strony, ponieważ ten mężczyzna miał wiele, naprawdę wiele kontaktów takich czatowych online z innymi kobietami, które właśnie
I te znajomości pochodziły z aplikacji randkowych. Więc jedną rzeczą jest to, że mężczyzna może mieć wokół siebie dużo kobiet, ale są to koleżanki z przedszkola, ze szkoły, ze studiów, z pracy, z kursów, z hobby i tak dalej, gdzie naturalne jest to, że ludzie się spotykają, jakby różnej płci. Natomiast uważam, że taka relacja, która ciągnie się i ona, jej źródło właśnie jest w aplikacji randkowej, to zawsze stwarza takie wrażenie, że to zaczęło się od takiego niekoleżeńskiego pułapu, tak? I ponieważ tych kontaktów było dużo, to oczywiście tę kobietę to bardzo triggerowało, tak? Ona nie czuła się stabilnie. I uważam, że żadna kobieta, która jest w takiej sytuacji, nie poczuje się stabilnie. I problem polegał na tym, że ten mężczyzna nie chciał nawet tym kobietom powiedzieć o tym, że on jest w stałym związku. Więc tu widzicie, że sytuacja jest drastycznie, można powiedzieć, taka przekraczająca wszelkie granice, tak? I moim zdaniem tutaj po prostu ta deklaracja o byciu w związku zadziała się zdecydowanie, zdecydowanie za wcześnie i mam tutaj wątpliwości, czy tu jest tak naprawdę dobry match. Nigdy nie lubię wyrokować i nigdy nie chcę mówić ludziom, co mają zrobić, co jest czym, ale same pomyślcie sobie, jak czułybyście się dokładnie w takiej sytuacji i czy tu może być naprawdę, że ta kobieta jest jedyną dla mężczyzny, skoro wokół potrzebuje mieć tak wiele innych kobiet i siebie zabezpieczać. Moim zdaniem jest to wynikiem jakiegoś takiego asekuranctwa i świadczy o tym, że ten mężczyzna nie ceni tej kobiety, jeżeli potrafi sobie wyobrazić, że ją straci, tylko dlatego, że nie potrafi odciąć się od koleżanek, bo koleżanka nie znaczy dla nas tak wiele, tak? I taka niejasność wokół tego, tych relacji, i taka nerwówka, i takie ukrywanie telefonu, i nie mówienie prawdy, to wszystko wskazywałoby na to, że tutaj w takim przypadku mamy do czynienia z kiepskiej jakości połączeniem i podejrzewałam, że raczej ten mężczyzna nie patrzy na tę kobietę jako tą jedyną. Oczywiście niektórzy ludzie, nie mając tych wszystkich rzeczy ze strony mężczyzny czy kobiety, takich oznak tego, że naprawdę są w oczach tego mężczyzny widziane i bardzo cenione, wchodzą w relacje i ludzie dobierają się w pary, niekoniecznie wiedząc, czym tak naprawdę jest prawdziwe połączenie. Ludzie dopiero często po jakichś doświadczeniach w związku, czasami w małżeństwie, orientują się po latach, że oni weszli w relacje z niewłaściwą intencją i że tam tak naprawdę nie było miłości. Dlatego ja uważam i zawsze to powtarzam, że miłości uczymy się przez całe życie. I często to, co wydaje nam się miłością i wydaje nam się być wystarczającym powodem do tego, aby być z kimś w relacji, wejść w małżeństwo, często założyć rodzinę, po latach już nie jest tym samym i okazuje się być czymś, co jest zbudowane na naprawdę lichych, słabych fundamentach. I takie związki zazwyczaj się kończą. Mężczyzna, który widzi kobietę jako tę jedyną, jest też bardzo zainteresowany uczuciami tej kobiety. Taki mężczyzna będzie działał w down tempo, czyli w takim zwolnionym tempo. On nie będzie się śpieszył, nie będzie przyspieszał wielu rzeczy. On będzie się upewniał, czy ta kobieta się dobrze z tym czuje, będzie ją pytał, jak się czuła, jeżeli gdzieś spędzą jakiś czas ze sobą, co może zrobić, czy to było ok, czy tamto było ok. Generalnie taka kobieta będzie czuła, że jest ważna dla tego mężczyzny. I tutaj nie ma takich wątpliwości typu ze strony kobiety napisać, czy nie napisać. Nie odzywa się już kilka dni. Co to oznacza? Zobaczcie, że w momencie, kiedy naprawdę doświadczamy dobrego połączenia z mężczyzną, kiedy mężczyzna trafia na właściwą partnerkę i kobieta na partnera, to często wiele pytań po prostu nie istnieje. Nie ma wielu wątpliwości. I tam, gdzie kobiety przychodzą, opowiadają mi bardzo często, ja każdego dnia po prostu dostaję i słyszę takie historie i prośby o jakąś poradę. Tam, gdzie kobiety przychodzą i opowiadają historię, mówią, że to jest, budzi ich wątpliwości, to budzi ich kiepskie odczucia, tu mają jakiś po prostu, jakby to powiedzieć, fuck mind i nie wiedzą w ogóle, co z tym zrobić, jakieś dostają sprzeczne sygnały, to jest znak, że mogę powiedzieć to, słuchajcie, w 75% prawdopodobnie to nie jest to. Tam, gdzie kobieta naprawdę spotyka mężczyznę, który jest jej zadedykowany, który po prostu wiosłuje miłosną łódź,
Tam kobieta to czuje, nie będzie miała wielu wątpliwości, nie będzie miała takiej niepewności, nie będzie miała takiego, takiej też potrzeby główkowania, w jaki sposób przyciągnąć uwagę tego mężczyzny, jak spędzić z nim czas, bo taki mężczyzna, on po prostu będzie wiele rzeczy inicjował, dlatego że kiedy ta kobieta jest dla niego tą jedyną, to on po prostu zrobi wszystko, żeby ją zdobyć, więc dla niego spędzanie z nią czasu, słuchanie jej historii, tak? Kontakt z nią, ich wymiana, dialog też, tak? Ta możliwość, że ta kobieta również jest nim zainteresowana i że mogą się dzielić swoimi uczuciami, że mogą sobie opowiedzieć jakieś historie, mogą się dzielić swoim światem, tym zewnętrznym i wewnętrznym, jest szalenie ważne. Więc ten mężczyzna pokazuje przede wszystkim ogromne starania, dbałość o uczucia tej kobiety. Taki mężczyzna również, on się zastanowi 2-3 razy, zanim dokona jakichś inicjacji seksualnych. On nie będzie chciał tej kobiety zbyt szybko spłoszyć, bo jeżeli mężczyzna spotyka wartościową kobietę, to choćby był takim psem na baby, to przy takiej kobiecie się będzie raczej pilnował, bo on nie chce zaryzykować jakiegoś kroku, jakiegoś ruchu, który mógłby w tej kobiecie wzbudzić jakieś wątpliwości i zachwiać jego dobrym, że tak powiem, wizerunkiem kogoś zaufanego, kogoś, kto naprawdę ma takie poważne zamiary w stosunku do tej kobiety. Kolejna rzecz, która charakteryzuje, no właśnie, sytuację, w której mężczyzna spotyka tą jedyną, to, że tą parę i ciebie i jego spowija taka aura takiego wyciszenia, takiego spokoju, takiego chillu. Oczywiście motyle robią swoją robotę we brzuchu, hormony działają i tak dalej, ale bardzo często kobiety mi opisują to w ten sposób i mężczyźni opisują to dokładnie tak samo, słuchajcie, wiem to od męskich coachów, że czują spokój, że po raz pierwszy podczas randkowania, spotykania tej drugiej osoby mają takie poczucie spokoju, takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiej harmonii. I to jest też bardzo fajny, można powiedzieć, taka fajna jakość do sprawdzenia, czy my mamy do czynienia w ogóle z dobrym połączeniem z mężczyzną, czy to jest dobry match. Bo tam, gdzie jest drama, tam, gdzie jest jakieś problemy na samym początku, gdzie jest dużo takiej wątpliwości, szarpania się, takiego, zwłaszcza takiej dynamiki hot, cold i takiej niepewności, tam prawdopodobnie znowu 75% to nie jest to. I być może jest przegapione jakieś momentum, w którym było jakieś flow, zaiskrzyło, coś się zadziało, ale po prostu nic z tego nie wyszło. Tak się często też dzieje. W przypadku, gdy jest właśnie ta jedyna dla mężczyzny, to harmonia i spokój jest taką dominującą właściwie energią. To się unosi po prostu pomiędzy tymi ludźmi, oni są pełni właśnie takiego spokoju i nie ma tam dramy. Jest dużo uniesienia, jest dużo pięknych uczuć, jest dużo samej czystej energii miłości, która no, sprawia, że człowiek unosi się po prostu kilka centymetrów nad ziemią, że często rzeczy, które go przerastały jeszcze miesiąc wcześniej, teraz po prostu nie stanowią żadnego problemu. Wszystko idzie jak z płatka i tak dalej. To jest właśnie energia takiej miłości i też takiej harmonii. Ona jest szalenie ważna. I tam, gdzie mężczyzna czuje ten spokój, tam będzie widział też w kobiecie tą jedyną. Dlatego, że mężczyźni bardzo potrzebują, jako tacy biologiczni, można powiedzieć, ewolucyjni łowcy, którzy w miejskich dżunglach najczęściej tak współcześnie muszą dokonywać często wielkich czynów w pracy i tak dalej, wielkich challenge'ów i to nasze życie jest bardzo takie stresujące i takie pełne napięć, to ten mężczyzna jest zachwycony tym spokojem, który odczuwa przy kobiecie. On jest bardzo responsywny z żeńską energią kobiety. To znaczy kobieta uruchamia ten pierwiastek, który jest w mężczyźnie, bo każdy mężczyzna też ma swoje jakości yin w sobie, tak jak i kobieta ma jakości energii męskiej w sobie, ale to, co właściwie tak spowija w taki piękny sposób tą parę, to jest właśnie ta energia yin, która jest taką energią bardzo wewnętrzną, gdzie jak widzicie, to przemiana wewnętrzna, odczuwanie tej miłości sprawia, że percepcja ludziom się zmienia, że spojrzenie na życie, na świat jest dużo bardziej kolorowe, jest dużo bardziej pozytywne, optymistyczne. Więc jeżeli mężczyzna spotyka tą jedyną, to on będzie mówił, że czuje przy niej taki spokój, że będzie taki rozanielony po prostu. To jest też znak, że to jest dobry match. Być może, kochana, jesteś tego świadoma, być może nie, ale taką energię połączenia z mężczyzną, którą ja nazywam miłosnym rezonansem, można kreować. To nie jest też tak, że wszystko, co się wydarza, jest kwestią tylko i wyłącznie
przypadku, zrządzenia losu. Nie, nie, nie. Tak naprawdę na miłość, na bycie gotową na miłość, otwartym na miłość można się przygotować. Jeżeli byłabyś tym zainteresowana, skocz do opisu tego nagrania, znajdziesz tam link do formularza i możliwość dołączenia do warsztatu, który organizuję 16 marca całodniowego, właśnie o tym, jak kreować tą energię połączenia z mężczyzną i doprowadzać do sytuacji, kiedy właśnie otwierają się możliwości na nawiązanie bliskości z mężczyzną, ponieważ czy jesteś tego świadoma, czy nie, masz te możliwości i tą moc w sobie, jako kobieta, w połączeniu ze swoją żeńską energią. Jeżeli, kochana, podobało Ci się to nagranie, to zostaw mi like, napisz też komentarz, co stąd sobie dzisiaj zabierasz, poślij to nagranie tam, gdzie może być ono pomocne, być może znasz kobiety, którym te nagrania i ten kanał może się przysłużyć. Zapraszam Cię do tego, subskrybuj ten kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś. Dziękuję Ci za oglądanie. Prawdopodobnie teraz, kiedy emituję to nagranie na YouTubie, siedzę sobie na słonecznej, można powiedzieć. Tak, sprawdzałam prognozę pogody. Słonecznej, w słonecznej Hiszpanii na festiwalu flamenco i zbieram ogrom zasobów i siły i żeńskiej energii do tego, aby wrócić i abyśmy ewentualnie w marcu spotkały się na warsztacie miłosny rezonans, bardzo praktycznym, 6-godzinnym, całodniowym warsztacie online. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Buziaki, pa!